Witam was, kochani, kłania się Mateusz Borek. Czas na kolejny odcinek przesłuchania. Było u nas kilku królów sportu, były królowe, byli książęta, natomiast po raz pierwszy w historii kanału sportowego, czy w zasadzie po raz drugi, ale po raz pierwszy dopiero z tym oficjalnym tytułem pojawia się cesarz polskich freakfightów, Marcin El Testosteron Najman. Witam serdecznie. Witam serdecznie widzów kanału sportowego, no jako nieoczywisty de facto twórca tego projektu. Witam serdecznie. Czyli poczuwasz się jakby do sukcesu kanału sportowego, do tej liczby subskrypcji, wyświetleń, tego wszystkiego, co się wydarzyło przez te kilka lat? Zauważyłem, że nie ja jeden, ale generalnie cegiełka moja w tym wszystkim jest, aczkolwiek nie mówię tego po to, bo znasz mnie już z tej strony, nigdy nie miałem żadnych oczekiwań z racji tego. Jedyne co to jakiś poczęstunek, kolka. No tak, a powiedz, gdzie te liście laurowe, te twoje tutaj korony cesarskie, to, ubrania, wiesz, czy to jest wszystko zostawione tylko na konferencje freakfightowe, czy... Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że cesarzem się jest, a nie bywa. Po koronacji już tego tytułu nikt mi nie jest w stanie odebrać, no chyba, że mnie zdetronizuje i będzie jakiś spisek i mnie zabiją. Ale sobie zauważyłem, że jednak na tych konferencjach prasowych dosyć często dają się wciągać zawodnicy, prowadzący, goście w twoją grę i zaczynają do ciebie po prostu mówić elegancko cesarzu. Nie, już oficjalnie jest, po koronacji już oficjalnie jest mój, nawet nie używamy pseudonimu, tylko tytuł. Tytuł cesarski, czyli cesarz oficjalnie teraz walczy. Byłem w urzędzie gdzieś i pani mnie zapytała, a czym się pan zajmuje? Odpowiedziałem, jestem cesarzem. A tak poważnie powiedziałeś tak, pani? Tak, poważnie powiedziałem. A pani? Uśmiechnęła się, ale potem próbowała dalej dopytać. No więc powiedziałem, no cesarzem polskich freakfightów. No tak powiedziałem. No kiedyś przyszedł do urzędu, pamiętam, były piłkarz Legii. I pani pyta, jak pan się nazywa? A on mówi, Pisz Leszek. Ona mówi, no ale na nazwisko, no Pisz Leszek. Pani zrozumiała, że chce, żeby po prostu pisał tylko Leszek. Słuchaj, skąd ten, powiedz, taki drogocenny, z kamieniami pistolet? Bo wyglądasz teraz no, jak taki gangus z Denver w tej koszulce i z tym pistoletem. No bo było nas dwóch. Tupak nie przeżył. Ja cały czas żyję, także to jeszcze z tych czasów. Ale tak poważnie, to jakiś prezent od kogoś? To jest, nie wiem, gadżet na zamówienie Marcina Najmana? To jest amulet. Amulet na szczęście. I od kiedy nosisz ten amulet? Od kiedy mi tak dobrze idzie. Okej. Okay. Słuchaj, chciałbym, żebyśmy dzisiaj tutaj pośmiali się trochę, ale głównie pogadali poważnie, bo to jest jednak znaczące zjawisko dzisiaj w polskich sportach walki, które w zasadzie obserwuję od początku i rozwoju tego boksu zawodowego i rozwoju MMA i wszystkich innych dyscyplin. Natomiast no, wiemy, że gdzieś ta polska scena sportu walki od dłuższego czasu freakfightami stoi. Ty walczyłeś w kilku organizacjach, do nich sobie pewnie tutaj będziemy wracać podczas tej rozmowy. Natomiast zaczyna się to wszystko w 2009 roku, kiedy walczysz z Mariuszem Pudzianowskim dla Federacji KSW. Czy można definiować to jako taki pierwszy prawdziwy, realny freakfight? W Polsce tak. Na świecie nie, ponieważ na świecie pierwszą walkę freakfightową stoczył Muhammad Ali z zapaśnikiem, nie pamiętam teraz, nie chcę pomylić nazwiska, nie wiem, czy nie z Joką, ale mogę pomylić nazwisko. Natomiast jest ta walka dostępna na YouTube, czyli erę freakfightów de facto rozpoczął Muhammad Ali z zapaśnikiem. Mhm. My z Mariuszem Pudzianowskim zrobiliśmy tak naprawdę w tej walce dwie bardzo ważne rzeczy. Wprowadziliśmy MMA na salony z takiej głębokiej piwnicy. MMA przeprowadziliśmy na salony. A druga rzecz jest taka, że rozpoczęliśmy trend freakfightów, bo później KSW posiłkowało się tego typu zestawieniami. Dzisiaj już ten model jakby jest u nich no, trochę przebiegunowany. No, może być przedefiniowany. No. Może, tak no, też może być. Będzie lepiej. Tak też może być. Zostawmy biegunówki. Dobra. I koła podbiegunowe. Tak jest. Więc dzisiaj mają zupełnie inny model biznesowy, więc jakby zajęli się wyłącznie
sportem, no i nie ma się co dziwić, no bo z samymi freakfightami zajęły się inne organizacje i jest ich na rynku kilka i wszystkie sobie radzą. Marcin, popraw mnie, jeśli się mylę, bo jak sobie tak wypisałem twoje walki dla różnych organizacji freakowych, wyszło mi, że w tych federacjach freakowych, czy tutaj mówimy o federacji Fame, czy mówimy o federacji Cloud, do tego MMA VIP, która należała do ciebie, High League, wyszło mi, że wygrałeś 6 walk, przegrałeś 9. Tak wyszło? Tak mi wyszło. Ale wiesz co, no... Gdyby spojrzeć na moją ostatnią walkę, no to przecież nikt poważnie nie traktuje tego jako porażki. Ale dobra, no powiedzmy, że jest to... I to się zrobi prawie pół na pół. No. Tak, powiedzmy, że to jest 6-9 czy 7-8. Czy ci się wydaje, że... 7-8 to jest coś innego. No, czy ci się wydaje, że przy takim rekordzie jesteś najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie, jeśli chodzi o jakby osiągnięcie takiego bilansu? Nie, coś tam. Nie? Furię mu lepiej płacą. Ale nie, mówię tutaj o zawodniku, który jednak ma więcej porażek niż zwycięzca, cały czas jest moim zdaniem w topie tego paymentu poszczególnych organizacji. Czasami ważne jest, jak walka wygląda, a nie sam rezultat. Bo moi ostatni, ja wiem, że jestem małostkowy, że się przyczepię do tego ostatniego pojedynku, no ale musisz zrozumieć, że pomimo ogłoszenia zwycięstwa Adriana Psikuta. Ciosa. Niektórzy tak mówią. No nikt przecież nie odbierał tego serio. No hala wiwatowała, jakbym zdobył mistrzostwo olimpijskie. Wszyscy się cieszyliśmy, że tą gadzinę ubiliśmy tak, jak należy. I pożegnał klatkę na noszach. Więc jakby no takich walk nie możesz rozpatrywać w kategoriach przegranej, bo potem się dziwisz, dlaczego jesteś postrzegany jako wygrany. No, no właśnie dlatego. A to jest cały czas z twojej strony troszeczkę teatr, czy rzeczywiście go nie lubisz? Nie, ja go nie znoszę. Nie znoszę. Ja go nie znoszę dlatego, bo to jest wyjątkowa gadzina. No to jest ktoś, kto przed pierwszą konferencją, gdzie bardzo się źle zachował po tym, gdy dałem mu szansę, bo to ja go stworzyłem. No nie chcę być tak kanał sportowy. Może nie aż tak. Okay. Znaczy nie aż tak kanał sportowy, bo jego to od zera. Czyli troszkę masz niższy wkład w stworzenie kanału sportowego niż wykreowanie ciosa. Tak. Okay. Często jest takim, potem spotykam taką niewdzięczność na przestrzeni lat, no ale od niego to była taka wyjątkowa niewdzięczność. Spotkaliśmy się ponownie w organizacji Cloud. Podbił do mnie i jest na to iluś świadków, którzy sami, jakby chociażby Konrad Karwat, ale nie tylko, mój trener, moja małżonka, przyszedł i błagalnym wzrokiem poprosił, żeby nie jechać do spodu. Że on tu się chce bawić, on chce tu robić show, żeby nie jechać z nim do spodu. Ja powiedziałem mu jedno. Jeżeli ktoś nie używa takich słów jak hy, cy, ty, to ja nigdy nie jadę z nikim do spodu. I ktoś taki później wychodzi na face to face, uśpił moją czujność, no dałem się zrobić jak dziecko, uśpił moją czujność i mnie uderza z partyzanta. No zachowanie absolutnie frajerskie i ta oficjalna właściwie, ten oficjalny pseudonim Adrian Ciot, nie jest przypadkowy w tym przypadku. Tak zachowują się tylko tacy osobnicy, bo ludzie, wiesz, mogli też postrzegać to tylko przez pryzmat, o, nie lubili się, doszło, tam było to nie fair, ale do... Nie. On najpierw przyszedł i błagał o to, żeby nie jechać z nim do spodu. Słuchaj, tak generalnie patrząc na te gale freakfightowe, no poziom bywa różny, lepszy, gorszy. Uważasz, że jakby ten proces sprzedażowy dzisiaj walk freakfightowych, on kończy się wraz z pierwszym gongiem na gali, że jest ważniejsze to, co dzieje się jakby w perspektywie kilku tygodni przed walką, te wszystkie konferencje, wywiady, nakręcanie, prowokacje, no pewnie część tych uczuć jest prawdziwych, tak jak twoje w stosunku ale moje są prawdziwe, do rywala, natomiast no, wydaje mi się, że jednak sporo jest treści i takich emocji wykreowanych na potrzebę sprzedaży pay-per-view. Ale ludzie też potrafią to wyczuć, co jest udawane, co jest sztuczne, a co jest realne i być może dlatego tak chętnie oglądają te moje pojedynki, bo one są
jeżeli kogoś lubię jak Lizaka, to ja oficjalnie mówię, że go lubię i nie mam, najmniejszego i najmniejszej ochoty z kimś takim przysłowiowo jechać, bo ja nie mam żadnego powodu. To jest fajny, elegancki chłopak i absolutnie na sportowo to rozwiązaliśmy. A dla ciebie to była lipa przegrać z kimś kilkadziesiąt kilogramów lżejszym, czy? Wiesz co, ja na to troszkę inaczej patrzyłem, bo ja tam szedłem, wychodząc do Lizaka, to ja tak naprawdę wychodziłem do 6 rund, Lizak do 3. Wiesz, i gdy zobaczyłem, że Lizak nie chce podejmować walki, tylko po prostu spierdala, no taka była prawda, no to tak sobie pomyślałem, że w sumie to mi jest na rękę, no bo ja tam mam naprawdę, ja nie po tą głowę przyszedłem, no. Więc Lizak stosował różnego rodzaju ucieczki, później wskoczył mi na te plecy, no i były też rozwiązanie takie, że mogłem oczywiście, gdyby to była taka, wiesz, to byłby mój jedyny cel na tej gali, no to przecież spróbowałbym go zrzucić, tylko że zawsze jest ryzyko, że on zdąży zeskoczyć i ułożymy się w jakiejś pozycji niedogodnej dla mnie. Natomiast czując, że tymi rączkami no nie jest w stanie mi nic zrobić, no nie jest w stanie przetrącić kręgosłupa cesarza, już nie jeden próbował, więc pomyślałem sobie, no to się chłopaku pompuj, a ja tutaj przyszedłem i tak zrobić swoje. No. A słuchaj, tak w przypadku na przykład kontraktowania takich dwóch walk na jednej gali, to rozumiem, że są różne warunki finansowe, jeśli do tej drugiej walki wychodzisz. Czy to jest to samo? Słuchaj, freak fight to jest tak szerokie pojęcie. No właśnie, chciałbym, żebyś na naszą tą krainę nam dzisiaj tutaj przybliżył. Chodzi o to, że tutaj nie ma żadnych... nie chcę powiedzieć reguł, natomiast nie masz żadnych utartych konwenansów. No ale dobra, no walczysz z Lizakiem i nie wychodzisz do drugiej walki, zarabiasz tyle samo, co wychodząc do drugiego pojedynku z ciosem, czy nie? Nie, no pewnie nie. Natomiast jak to wszystko wygląda, to, że tak powiem, procentowo, to wszystko zależy od sytuacji. To wszystko zależy, no teraz będziemy mieć walkę, nie wiem, kiedy to będzie emitowane. Po gali czy przed? Nie, no ja właśnie chcę, żeby to było wyemitowane przed. Żebyś, no to jeżeli jest to wyemitowane przed, no to zobaczcie, że będzie walczył Denis Załęcki, jak już wiemy, również dwie walki. Jeżeli lekarze go dopuszczą po walce z Wielkim Buł do walki drugiej, będzie walczył z Natanem Marconiem. Czyli nie będzie miało znaczenia, czy przegrał, czy wygrał? Tylko będzie miało znaczenie to, czy może wyjść do walki. No więc tu są naprawdę różne, a czasami jest tak, że ja na przykład miałem taki warunek, że nie mogę przegrać przed czasem z Lizakiem. No bo to wtedy byłoby takie, no ja też to uważam, że wtedy byłoby to bez sensu. No a tak stało się to, co miało się stać. Cip dostał na łeb, o s***wa mać. A słuchaj, a masz takie wrażenie, że... Na przykład ludzie czekają na twoje porażki? Czy uważasz, że to się dzisiaj zmieniło, że wchodzisz do hali i rzeczywiście jest spora grupa kibiców, którzy pragną twojego zwycięstwa? Wariacie, jaka spora. No przecież jak wychodziłem do walki tej ostatniej, to przecież cała hala. Zresztą działo się tak kilkakrotnie w ostatnim czasie, a nie wiem, czy miałeś okazję oglądać ostatnią konferencję przed tą ostatnią galą Club. Czy ostatnią galę nie ukradłem? Chciałem całą obejrzeć, ale rwało strasznie. Ale nie. Konferencję. Mi chodzi o konferencję. No tam szalałeś z tą gaśnicą. Nie, to nie ta konferencja, nie ta gaśnica. Nie. Przed galą Cloud MMA, przed tą, co walczyłem, te dwie walki. Mhm. No to przecież ta hala, to byli moi ludzie. Poza tym młode pokolenie to są moi ludzie. To jest lud cesarski. I oni... absolutnie wiedzą, że cesarz ma rację. No. Także tu się bardzo pozmieniały. Nowe pokolenie doszło do... Ci w twoim wieku, okay. Ci, co mnie hejtowali, to by się też zdarzało. To już przestali, bo są za starzy, tak? Nie, no to niestety dalej hejtują, tylko że ich nikt nie słucha, okay. Ale to, a młodych słuchają, bo młodzi mają energię, młodzi mają siłę. No. A jak uważasz, z czego wynika na przykład sympatia, jak sam mówisz, takich młodych ludzi w stosunku do ciebie? Oni cię po prostu kupują od A do Z, niezależnie czy wygrywasz, czy... Mnie nikt nie kupuje, ja po prostu jestem jaki jestem, mnie nikt nie kupuje. Po prostu... Czy kupują, w sensie akceptują, utożsamiają się? Nie, oni po prostu, to młode pokolenie jest dużo bardziej otwarte. Gdy ja wprowadzałem elementy, i teraz to mówię bardzo, bardzo poważnie, bez żartów. Gdy ja wprowadzałem elementy promocyjne, proste ze Stanów Zjednoczonych, przed walką z Andrzejem Wawrzykiem, no to przecież ci na tej sali, ci tam z PZB, ci starsi, no jak on tak mógł powiedzieć, no ten tutaj był mistrzem, czy wicemistrzem, tam jakimś tam kadetów, juniorów, coś, ten tutaj przychodzi, miał 5 walk amatorskich, jak on tak może mówić, to była nauka Dona Kinga, największego z największych, jeśli chodzi o pewnego rodzaju promocję, kreację. Ja to przeniosłem żywcem stamtąd, bo byłem tam
prawie 3 miesiące w tym Miami i miałem z Kingiem naprawdę, Saleta mi zarzucał, że zamiast trenować, to jeździłem z Kingiem, no bo to nie był mój obóz, to był jego obóz, a ja tam byłem po to, że jak nie dojeżdżał sparring partner, to zawsze byłem w gotowości i wchodziłem. Natomiast ja tam się uczyłem dużo ważniejszych rzeczy. Uczyłem się, jak to wszystko wygląda od podszewki i mnie uczył sam Don King. Zresztą odwiedziłem go w Miami, gdy byłem w tym roku. No już niestety starszy dziadek. Starszy pan już jest po 90, bardzo. Ale bardzo mnie miło przyjęli, zostawiłem również takie pamiątkowe nasze zdjęcia także. Także było sympatycznie. Słuchaj, jak ty dzisiaj spoglądasz jednak na taką inwazję byłych piłkarzy do federacji freakowych, no bo się strasznie ich namnożyło. Każdy piłkarz, który skończył grać i ma trochę charakteru, ma być może trochę potrzeb finansowych, zmierza w kierunku freaków. Podoba ci się to zjawisko? Słuchaj, ja myślałem przez całe życie, no bo gdzieś miałem wspólnych znajomych z nimi, z tymi piłkarzami. To być może się na przestrzeni lat też bardzo zmieniło, no bo tak jak się zmieniło całe pokolenie, które dzisiaj wspiera cesarza, a kiedyś przecież wiadomo, że byli przeciwko mnie kibice zwykle, to tak samo chyba się zmieniło to środowisko piłkarskie, bo ja dzisiaj postrzegam ich jako naprawdę fajnych, inteligentnych chłopaków. Kiedyś to byli tacy, wiesz, no, rozrabiacy, których ciężko było wyciągnąć z kasyna, no, i z różnego rodzaju imprez, no. I taka była smutna rzeczywistość. I ja pamiętam to sprzed 15 lat, no bo tak jak mówię, miałem jakichś wspólnych znajomych i wiem, jakby, jak to wyglądało. Dzisiaj ci zawodnicy, no, przez Sławek Peszko, to akurat, no, tam ja wiem, że on był tam takim najbardziej, jednym z najbardziej rozrywkowych, ale to są fajne chłopaki. To jest twój szef teraz. Cesarz nie ma szefu. Cesarz ma współpracowników. Okay. Więc ja ich odbieram bardzo pozytywnie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że takich po prostu, takich świerczeskich myślałem, że jest na pęczki. A tu się okazuje, że jest ten świerczeski, a inni są bardzo elegancy i w porządku. Czyli ty świerczeskiego dalej nie lubisz? Nie, no ja go postrzegam jako takiego pajaca, no, który pójdzie z partyzanta za sędziemu w łeb, no przecież to się tak, jak tak można, no. No przecież w normalnych okolicznościach, w normalnym towarzystwie ktoś by go wziął za ucho i mu kurwa nakopał, jeszcze raz kurwa podejdziesz do tego sędziego, a tam się nic nie dzieje, ale ten Piotrek to jest kozak, sędziemu zajebał. No ale ty wziąłbyś ze świrem walkę? Człowieku, kurwa, z jedną ręką zawiązaną. Z jedną ręką? Tak. Czyli na przykład możemy to publikować, że Marcin Najman zawiąże jedną rękę i wyjdzie do walki z Piotrem Świerczeskim. I mu wpierdoli. Poważnie mówisz? No, a dlaczego? Nie, no tak tylko pytam, bo Piotrek tam jednego czasu do czasu trenuje, coś się rusza. Walczył też z twoim rywalem Darolwem. I wygrał. I wygrał. Ty też wygrałeś? No, to powiem, no. Czyli jest wielka niewiadoma, tak? Jest wielka niewiadoma. Z Collinsem sobie poradził. Nie wiem, czy pamiętasz, w FFF-ie. On ma 2-0 w MMA, ma lepszy rekord od ciebie. Nie, ode mnie nie ma lepszego, jak spojrzysz na ilość moich walk. No, Martin, no, nie ma w ogóle co porównywać. Poza tym, wiesz... Ale walkę bierzesz jak coś. Słuchaj, no pewno. Słuchaj, jest taka sytuacja, że Ngannou, tocząc jedną walkę z Furym, tak, gdzie przed tą walką nie wszyscy traktowali go poważnie, bardziej traktowali go w boksie jako freaka. Okazało się, że chyba jest już w pierwszej 15 WBC, po jednej walce to przegrany. Więc wiesz, jakby rekordy naprawdę nie oddają tego, co się dzieje. To jego 2-0 nie jest zbyt wiele warte. A z Tomkiem Hajto wziąłbyś pojedynek? Wziąłbym z każdym pojedynek, tylko że Tomka polubiłem. Okej. Okay. Po co mi walczyć z Tomkiem, jak on jest fajny, elegancki chłopak? Ja wolę napierdalać zjebów patentowanych. Okej, okay. A powiedz mi tak jeszcze a propos piłkarzy, którzy są dzisiaj w tych federacjach freakowych. Uważasz, że... O, tak już poważnie pytam o biznes, no bo też jakby pracowałeś w tych freakach jako promotor. Uważasz, że oni są takim drive'em, że oni są siłą napędową promocji, sprzedaży pay-per-view, czy niektóre organizacje jednak przeszacowują ich obecność? Ja uważam, że na przestrzeni tych lat, jeżeli mówimy bardzo poważnie o tym zjawisku, jakim są freak fighty, to uważam, że gale, że często zawodnicy się przeceniają, bo to brandy sprzedają głównie te gale, a nie same zestawienia. Oczywiście to jest wszystko bardzo ważne, to jest wszystko... Znaczy nie, no są myślę tacy zawodnicy, nie wiem, Syrek Wardenga potrafi sprzedać ponad 100 tysięcy z własnego reflinka. Poważnie? Taki numery odwala? Tak. To szapoba. Natomiast myślę, że dzisiaj tam do Fame MMA wrzuciłbyś dwóch pastuszków
i też by się obejrzało, no. Tak, tak jak swego czasu w KSW. Kogo byś tam nie wrzucił do tego KSW, to by się obejrzało. Bo to brandy robią też, wiesz, Cloud, MMA, pomimo różnych takich technicznych kłopotów, mam nadzieję, że to już wszystko za nimi, no, bo... W tej chwili dogadali się z firmą Stream Online. Z którą przecież też pracowałem i wiem, że to są naprawdę wyjadacze w tej branży. To są bardzo mocnym brandem. Po dwóch galach są naprawdę mocnym brandem. A dlaczego ty odbywasz taką wędrówkę po tych federacjach freakowych? To jest tak, że ktoś cię nie chciał, że po prostu nie chcesz mieć dłuższego kontraktu z jedną federacją, bo ty tak cały czas sobie gdzieś, powiedziałbym, płyniesz po tym morzu freak fightów, odwiedzając poszczególne porty. Idę tam, gdzie jest mi wygodniej, no. Po prostu idę tam, gdzie jest mi lepiej. To jest bardzo proste. Tu nie trzeba dopisywać do tego. Przypomnij sobie, jak Martin Lewandowski zapowiadał mi proces za to, że odszedłem z KSW do MMA, tak. Miały być procesy, jakim prawem on ten, no to ja potem pytam, Martin, ja naprawdę jestem tak niezastąpiony w tym KSW? No Martin do dzisiaj jakby chyba jeszcze nie przetrawił tego do końca, bo zawsze próbował moją osobę umniejszać, jeśli chodzi o debiut Pudzianowskiego. Mówi, że to Pudzianowski zawsze, ja nic Mariuszowi nie odbieram, bo Mariusz to jest wielka postać. Natomiast on próbował mnie wygumkować. Nie mógł cały czas tego przetrawić. Natomiast prawda jest taka, że no ja idę tam, gdzie jest mi po prostu na ten moment lepiej, no. A czy zgodzisz się jakby z moją obserwacją, że ta najbliższa gala Cloutu, po tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły w ostatnim czasie, ona może z wyjątkiem jednej, dwóch walk jest taka bardzo mocno sportowa, żeby troszkę tutaj jakby ocieplić, zmienić wizerunek. I dlatego jest tyle walk byłego sportowca z byłym sportowcem, czy masz zupełnie... Czy nie, nie odbieram tak tego. Nie odbieram tak tego. Było ostatnio tyle różnego rodzaju kontrowersji, jeśli chodzi o jedną z głównych walk, czyli pani Gosi z Nikitą. A tobie się ten pomysł podobał? Początkowo nie. No ale jak zobaczyłem, jak pani Gosia sobie radzi i jak zobaczyłem, że badania ma lepsze od 3/4 tych freak fighterów, no to pytanie jest, takie, no kto tu w tym wszystkim tak naprawdę jest szalony, no. No to wytłumacz mi jedną rzecz, bo ja oglądałem tę walkę, no. I wytłumacz mi na przykład, dlaczego Nikita nie chciała kopać pani Gosi, tylko powietrze. To jest bardzo dobre pytanie, tylko że do Nikity. tak, oglądałem i nie mogłem tego zrozumieć. No, rozumiesz to, że Mariusz Pudzianowski miał w pełnym dosiadzie Artura Szpilkę i właściwie no było krok od skończenia tej walki i uderzał tymi ciosami gdzieś pół metra za głową? Ta walka mnie do dziś zastanawia. Znaczy ja do dzisiaj zastanawiam, o co tu chodzi. Ja normalnie przez moment myślałem, że Mariusz miał jakieś, wiesz, być może po jakimś, nie wiem, są rzeczy, których my też nie widzimy z boku, że może się gdzieś zderzyli głowami czy coś, znaczy nie, no, że on nie do końca widzi, gdzie on uderza. Artur bronił się mądrze, natomiast wydaje mi się, że z góry Mariusz nie trafił żadnego ciosu, ale żadnego. Tam nawet obcierek nie ale było. Wiesz, no. Ale to może jest też tak, że czasami jest to jedną walkę za daleko, że może po prostu ten proces starzenia u zawodnika przychodzi jednego dnia. Ja to kilka razy doświadczyłem w boksie tego, że wyglądał stary mistrz świetnie w jednej walce. Ja gdzieś oceniając jego szanse, spoglądam na pojedynek, który odbywa się za 3 miesiące i wychodzi kompletnie inny gość. Mimo, że miał obóz, miał sparring partnerów, ale to już nie jest ten sam facet. No, oby nie było tak z Fury'm. I ta walka z Nganu może okazać się, że to wcale nie był przypadek. I zlekceważenie tego naprawdę solidnego zawodnika, jakim jest Nganu. Tylko być może Tyson już też ten prime ma poza sobą i właśnie mi się wydaje, że tak jest. Masz rację. Masz rację, ja się z tym absolutnie zgadzam. Natomiast chodzi mi o to, że bardzo łatwo się ocenia, bo ja tutaj chcę wziąć trochę w obronę i Mariusza, i Nikitę. Mhm. Bo czasem się bardzo łatwo ludziom ocenia z pozycji fotela. Kurwa, no co, nie widzi? No przecież tu, no przecież gdzie? No to gdzie on celuje? To się wszystko fajnie mówi na fotelu. Nie wiesz, jaką emocję ma ktoś w sobie, nie wiesz, co przeżywa, czy przeżywa kryzys, czy nie, czy gdzieś nie dostał na splot i udaje, że jest wszystko okej. Okay. Są różne sytuacje. No, ostatnia walka Mateusza Masternaka o Mistrzostwo Świata. No, gdy schodził do narożnika, no kto by przypuszczał, że to jest koniec walki? On wiedział, co się stało, ale
nie dał jakby poznać tego w czasie walki. Oczywiście, że ta końcówka była tej walki już dla... Niepokojąca. To coś tam było, że coś tam jakby no, przestał być tak aktywny na sam koniec. Ale są takie sytuacje, o których my też często nie wiemy. I pytanie, dlaczego Nikita biła w powietrze, a Mariusz pół metra za głową Artura, to są pytania tak naprawdę bardzo czasami takie osobiste i to oni wiedzą najlepiej, co się wtedy z nimi działo. Pamiętam, kilka lat temu powiedziałeś, zbliżam się już do końca mojej przygody ze sportem. I tak było. I nagle, słuchaj, no bo oczywiście ty mówisz, skończyłem karierę walką na PG Narodowym, tak a było. Potem zacząłem zabawę. Ale ta zabawa się przedłuża. Czy ta zabawa się będzie przedłużać w nieskończoność? Nie wiem. W twoim przekonaniu? Bo ty już, jak cię słucham teraz, to już nie, że planujesz następną walkę. Ty już planujesz następne 3 lata. Już masz 3, 4, 5, 6 zaplanowanych na kolejne gale. To jest tak, że nie masz lepszego pomysłu na życie po życiu? Czy to cię cały czas bawi i uważasz, że nigdzie nie zarobisz takiej kasy jak za te walki? Ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, o którym się nie mówi. Ja, mając 44 lata, dzisiaj, gdybym nie musiał trenować, to pewnie bym mało trenował. A to by powodowało, że... Bo był taki moment, że nie walczyłem prawie rok. W 2000... Po Miśku z Nadarzyna prawie rok nie walczyłem. I łatwiej cię było przeskoczyć niż obejść, tak? Tak, 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 tak. Ważyłem 122 na pierwszego jóźwiaka. Ja musiałem zbijać do limitu 120, co kiedyś wydawało mi się w ogóle jakąś abstrakcją. Więc dla mnie, wiesz, ja już widziałem, co jest ciśnieniem, co jest sercem, bo przecież robiłem też badania. Dzisiaj robię badania i jest wszystko idealnie. Więc jakby... Dla mnie to jest znakomita terapia w ogóle i funkcjonowanie. To jest przecież wiadomo, że to już nie jest sport przez duże S, aczkolwiek te wszystkie walki są na serio i proszę też nie odbierać tego, że... No nie no, wrestling to nie jest, no trzeba wyjść. To nie jest wrestling, tu można dostać w łeb i zostać znokautowanym albo wyjechać na noszach jak w ostatniej walce mój rywal, więc... To jest całkiem niezły sposób na życie, na mój wiek, aby jednak trzymać formę i żeby to wyglądało właśnie tak. A szanowna pani małżonka to mówi, Marcin, walcz jeszcze następne 10 lat, czy wolałaby, żebyś się nie bił? Wiesz co, ona chyba na to patrzy bardziej pragmatycznie. Mhm. Ona patrzy na to tak, jakbym szedł z teczką do roboty. Że chce mieć szczupłego męża. Nie emocjonuje się jakoś specjalnie tym. Nigdy się jakoś specjalnie tym nie emocjonowała. Czyli ona jakby nie podziela takiego, powiedziałbym, zdania, że sporty walki nie są dla starych ludzi i że jesteś za stary, żeby to robić. Ale ja uważam, że jestem za stary, żeby to robić na poziomie zawodowym. Ja nie mam już lewej ręki. Ja nie uderzam właściwie ciosów prostych już. Nie dlatego, że nie umiem, czy zapomniałem, tylko dlatego, że ja już nie jestem w stanie, bo mam pozrywane ścięgna. Mhm. Tu jestem po rekonstrukcji ponarodowym. Tutaj ścięgien nie mam. No i to jest takie, wiesz, no, na ile jestem w stanie z tego wszystkiego coś wycisnąć, to wyciskam. No. A jak ci się wydaje, przyjdzie kiedyś taki dzień w polskich freakfightach, że no, poprawi się kultura języka polskiego, że na przykład pojawią się konferencje, gdzie można będzie w sposób bardzo inteligentny z siebie żartować, że zawodnicy będą wymyślać, powiedziałbym, takie ciekawe fortele słowne, a nie będzie zwyczajnego chamstwa i takiego permanentnego przeklinania. Czy to jest w ogóle nie do okiełznania i czy to się nigdy nie wydarzy? Jeżeli się wydarzy, to już nie będą freak fight. Ja wcale nie popieram tego wszystkiego, co się dzieje. Ale wiesz, no ja rozumiem, że czasami dla podkreślenia można powiedzieć K, że można się zdenerwować, że można, nie wiem, no, rzucić ciastkami w kogoś, bo to podkręci jakoś atmosferę. Albo przyjść mu gaśnicą. No właśnie, ale to idzie czasami, moim zdaniem, dwa mosty za daleko. Wszystko, ryba psuje się od głowy, wszystko idzie z samej góry. No. Przecież to nie freak fighty użyły pierwsze gaśnicy, no. Okej, okay. dobre. Czyli jest jakiś wzorzec, mamy jakiś wzorzec. Poza tym ja apelowałem, że ostatnio tam się takie jaja działy na tej sali plenarnej. Ja myślałem, to jest jakaś gruba konfa, freakfightowa, a cesarza nie zaprosili. No właśnie. Apelowałem, dlaczego cesarz nie dostał informacji, że...
takie się tam igrzyska dzieją. No. Słuchaj, no ty byłeś bardzo ważną postacią programu Jedziemy w TVP Info, Michała Rachonia. Miałeś zawsze dużo do powiedzenia na różne tematy. Czy uważasz, że znajdzie się też dla ciebie miejsce w roli komentatora politycznego w nowej ekipie, czy niekoniecznie? Tego nie wiem, natomiast polityka troszeczkę mnie zmęczyła. Zmęczyła? Zmęczyła, ponieważ ja naprawdę bez żadnej, ani bez żadnej takiej patetycznej postawy, ja uważam, że takiego gnoju, jaki się wydarza teraz, to co widzimy dookoła w polityce, to freakfighty jeszcze nie są na tym poziomie. I ja już jestem czasami na konferencjach zmęczony, a co dopiero tą polityką, tam już naprawdę nie ma, tam nie ma żadnych zasad. Jednego dnia ktoś mówi, że Wąsik, Kamiński idą siedzieć, na drugi dzień są z prezydentem, prezydent mówi, nie idą siedzieć. Człowieku, to są już takie... To powiedz, to jakby ogarnął tą telewizję i ten Sejm cesarz freak fightów. Ja nawet miałem pomysł, żeby tam jechać. I co? No i tak wszyscy wejść do prezesa, do gabinetu prezesa. Bo tam wchodzi teraz ten, kto jest silniejszy. Okej. Okay. No co myślisz, żebym nie dał rady temu grubaskowi w tej czarnej skórze? No ale nie wiem, no co, chciałbyś tam wejść siłą do gabinetu prezesa? Nie wiem, czy siłą, no po prostu bym wszedł, no. Miałem taki pomysł, no bo zobaczyłem, że to jednak kto silniejszy, ten będzie tam siedział, no. Ale to co, deklarujesz dzisiaj, że nie będziesz się już udzielał w tych komentarzach politycznych, że to był błąd? Jak nie, nigdy tak nie powiedziałem i tak nie uważam. Natomiast uważam, że jest to trochę walka z wiatrakami i walczyłem trochę jak Don Kiszot, no. Cóż z tego, że ja mówię o Donaldzie Trumpie, tak? Skoro i tak wielu zupełnie ma inne postrzeganie świata, rzeczywistości. Jeżeli ja mówię o mechanizmach Unii Europejskiej, tak, a i tak wielu osób ma zupełnie inne postrzeganie, to jest walka z wiatrakami. No co możesz to mówić, rzucać jak groch od ściany. I to jest to samo, co teraz się dzieje z telewizją. Jej sympatycy TVP mówią, że to jest zamach na demokrację i wolność słowa, a strona przeciwna mówi, że wyżyna wrzoda. No i rozumiesz, jakby i nigdy nie dojdziesz do momentu, bo ja już to wiem, żeby ci ludzie uznali obiektywną prawdę. A prawda nie jest ani po jednej stronie, ani po drugiej. A ty się identyfikujesz dzisiaj z którąś stroną polityczną? Nie, zagłosowałem na bezpartyjnych samorządowców. Okej. Tam do nich nie było najbliżej. Właśnie o to chodzi, że się dzisiaj nie identyfikuję z nikim i uważam, że nikt z nich... Nie, prawda jest obiektywna, iż nikt z nich nie ma takiego patentu na prawdę i każdy z nich... No czym się różni TVP od TVN? Czym? No jednak wydaje mi się, że... Różni się? Że formą przekazu. A ja myślę, że się prawie niczym nie różnią. Tylko to jest prywatne, niczym? To państwowe, ale generalnie przekaz w jedną stronę idzie tak, to jest to samo, co a w drugiej idzie tak. No. No ale jak ja za coś płacę, to sobie mogę robić, co mi się podoba. Jak płacimy wszyscy, to powinniśmy wszyscy dostać głos z każdej strony. I z tak tym argumentem, wydaje. I ten argument do mnie przemawia. No nawet jeśli jesteś fanem Trumpa, to musi do ciebie przemówić. Przemawia do mnie ten argument. Okej. Okay. A rozważasz, bo kiedyś próbowałeś, chyba startowałeś w wyborach do sejmiku śląskiego i gdyby nie to, że Kukiz 15 jako stowarzyszenie wówczas nie przekroczyło progu, to ja bym się z bardzo dobrym wynikiem dostał, bo miałem dużo więcej głosów niż niektórzy z PiS-u, którzy się dostali. Mhm. To będzie jeszcze kiedyś jakby ponowiona próba? Nie. Jak patrzę na to wszystko, na te czuwania w nocy, tam, na to wszystko, co tam się dzieje, to sobie tak myślę, ja bym miał teraz jechać z Częstochowy, zarywać noc, gdzie ja sobie mogę z córką pobyć, pójść pograć w kosza, albo nie wiem, iść do kawiarni. Córka w kosza gra? Córka grywa, w kosza lubi grywa, grać? Grywa, no, mhm. Grywa, lubi. No przecież koszulka nie jest przypadkowa. No ta, Denver. Ja i Tupac w swoim czasie. Myślałem, że Dikembe mu tam grał w Denver. Słuchaj, ja wiem, że to takie będzie mocno abstrakcyjne pytanie, bo ty będziesz pewnie walczył do 60, ale czy ty sobie wyobrażasz... Zależy, jak będę wyglądał. Jak będę po twarzy cały czas miał młodzieńczy wygląd 20-latka, tak jak dzisiaj. Ale ty chodzisz po jakichś klinikach takich upiększających, bo widzę, że czasami reklamujesz na Instagramie. Zwariowałeś? Nie? Ja reklamowałem ostatnio klinikę upiększającą, bo załatwiłem
depilację waginy mojemu przeciwnikowi. Dobra, słuchaj, to jest dla mnie za grube. Natomiast się zapytam o to życie po życiu. Czy ty sobie wyobrażasz ten dzień zakończenia tej przygody już nawet z freakfightami? I co chciałby robić Marcin Najman? Nigdy sobie nie zadawałem takich pytań z bardzo prostego powodu. Jeżeli chcesz rozśmieszyć Boga, to opowiedz mu o swoich planach. Ja nie żyję za 10 lat, ja żyję teraz. Bo jesteś wierzący. Jestem wierzący. Ale nosisz pistolet, a nie krzyżyk. Bo nie jestem obłudny. Okej. Okay. Znam wielu, którzy noszą krzyżyk, a w porównaniu do nich jestem aniołkiem. Oczywiście nie jestem święty, żeby była jasna. Mimo, że jesteś z Częstochowy. Mimo, że jestem z Częstochowy i że broniłem klasztoru jak niepodległości. Okej. Okay. To na pewno, wiesz, nikt z nas nie jest święty. Mhm. Natomiast uważam, że epatowanie wiarą, gdy nie jest się papieżem, czasami... No pewnie też nie każdy papież był święty. Tak stanowi historię Kościoła. A to jest jeszcze inna zostawmy Watykan, wróćmy do twoich planów. Nie, dlatego nie planuję. Ja nie planuję. Ja żyję tu i teraz. A ja wiem, co będzie za rok, a może za rok, to może nie wiem, a może za rok nie będę żył, bo mi auto pierdolnie na pasach. No nie wiadomo, no skąd wiesz, no nie wiadomo. Okej. Okay. A Mariusz Pudzianowski to jest taka historia, którą chciałbyś jeszcze kiedyś powtórzyć? Chciałbyś, żeby gdzieś na przykład jakąś klamrą zamknęła się ta twoja freakfightowa kariera? Wyobrażasz sobie taki rewanż po kilkunastu latach z Pudzianem? Mi się wydaje, że na dzisiaj to chyba w ogóle już by to nie grzało tak ludzi. Jednak Mariusz zapisał bardzo tak wnikliwie swoją kartę. Ja jestem też już gdzieś indziej zupełnie. Ja nie wiem, czy by dzisiaj to kogoś interesowało. A Mariusz twoim zdaniem skończy swoją karierę w KSW, czy też, no pewnie dla wielu nieoczekiwanie, pojawi się jeszcze w którejś federacji freakfightowej? Ja uważam, że się pojawi, bo Mariusz jest człowiekiem pracy i czynu. I tak jak ty mówisz, że ja będę walczył do 60, to Mariusz do 60 albo 70 będzie pracował. No Mariusz lubi pracować. Mariusz lubi pracować, to jest sens jego życia. I to się tak nie skończy. Mhm. A twoje spojrzenie dzisiaj na kondycję boksu w Polsce. Dlaczego z tym polskim boksem w twoim przekonaniu jest tak beznadziejnie? Mati, i ty, i ja mamy w tym swoje dwa grosze wszystkim. Ja tak uważam. Ja mam swoje... Ja nie. Czyli ja mam swoje spojrzenie na tę sprawę, okay. Bo uważam, że przede wszystkim, żeby przyzwoicie wyglądać w ringu, trzeba trenować 5, 7, 10 lat, żeby to nie wyglądało karykaturalnie. Dzisiaj młody człowiek szybko chce zarabiać. I być znany. I jeszcze znany. Bardziej chce być znany. A umówmy się, że no mało który bokser jest znany. Pięściarz, przepraszam, bo bokser. To pies. Bokser, jest Polski Związek Bokserski. Polski Związek Bokserski. A nie pięściarz. I po prostu pchają się w inne dziedziny życia. Bo ja pamiętam z mojej rodzinnej Dębicy, to żeby na przykład, nie wiem, zdobyć medal Mistrzostw Polski Juniorów, to ktoś musiał wygrać 4 walki na Mistrzostwach Województwa, potem następne 4 na Makrolegionie, pojechać na Mistrzostwa, czyli po kolei wygrać 10-12 pojedynków, żeby mieć szansę zdobycia medalu. No dzisiaj sam sobie zdajesz sprawę, ktoś jedzie na turniej Sztama i zaczyna od półfinału, bo nie ma kto boksować. Mistrzostwa Częstochowy. Jurek Kule jako 16-latek chyba 6 czy 5 walk toczył, żeby zdobyć Mistrzostwa Częstochowy. Zobacz, jaka była konkurencja. Mało tego, w samej Częstochowie było kilka sekcji. Mhm. Tylko że to mówimy też o czasach, kiedy trzeba też obiektywnie powiedzieć, kompletnie nie było boksu zawodowego. No więc i nie było internetu, i nie było tych karier, powiedziałbym, influencerskich, i nie było jakby... Ale uważasz, że Marian Kasprzyk, Jerzy Kulej, czy świętej pamięci nieodżałowany dzisiaj Janusz Gortat nie mogli osiągać wielkich sukcesów zawodowych? Uważam, że Jurek akurat był urodzony do boksu zawodowego. Ale Marian Kasprzyk również. Tak jak na przykład Haniu Średnicki. Wydaje mi się, że miał wszystko, żeby być wielkim mistrzem w boksie zawodowym. I tego nie było. No więc oni jakby, dlatego ten boks był taki też mocny. Bo jakbyś dzisiaj wziął Adamka, co by nie mówić, Włodarczyka, Michalczewskiego i wrzucił na ringi olimpijskie, to by się medale również posypały. Więc tak na to patrzę. Natomiast wydaje mi się, że też nie można mówić
tak tylko cały czas z przyzwyczajenia, nie, źle, bo jednak te gale Suzuki, one zupełnie nieźle wyglądają. No tak, ale bo wiesz, bo biją się zawodnicy na podobnym poziomie i potem jednak przychodzi wyższy poziom i jest zderzenie ze ścianą. O, a widzisz, a Wawrzyk pokazał, że nie do końca. Tam go rozgnieti jak żabę, jak po powrocie, jak się nazywał ten, Bołos go skończył brutalnie, a przetrwał 10 rund z Pulewem, gdzie ja uważałem, że ktoś powinien dostać zarzuty karne, że do takiej walki w ogóle dopuszczono. Pewnie Andrzej był trochę lepszy, a Pulew był cieniem samego siebie, jak zobaczyłem, jak wygląda. No. Fizycznie to było zupełnie coś innego. Po samym ważeniu też tak pomyślałem. Bo widziałem też walkę Bołoza z Itaumą, gdzie praktycznie to się wszystko skończyło w 40 sekund, jeśli chodzi o ambitnego pięściarza. Wracając do boksu, to ja powiem ci tak z ręką na sercu. Andrzeja Wasilewskiego znam dłużej od ciebie, bo ja go poznałem w 2001 roku na gali, jak walczyłem z Kosteckim w Łodzi. I mieliśmy z Andrzejem, no tak jak zresztą ja z tobą, tylko że z Andrzejem więcej miałem takich, że czasem się nawet nie odzywaliśmy, to się, znaczy on się do mnie zawsze odzywał. Ja byłem taki, że nie odzywałem tam czasem do niego, czasem się na niego on też się na mnie też się obrażał na mnie i było czasem między nami różnie. Ale wiesz co, przyszedł taki moment, kiedy ja postanowiłem przeanalizować całą naszą współpracę na przestrzeni wszystkich lat i zrobiłem sobie pierwszy raz w życiu bilans. I sobie, nie pisałem tego na kartce, robiłem to sobie w głowie. Ile Andrzej razy mi pomógł, a ile razy mi przeszkadzał. I mi, nie tylko, że mi nie pomógł, ale mi po prostu przeszkadzał. I wyszło jednak, że więcej razy mi pomagał. I tak samo patrzę na to, jak tworzył ten boks. Jakbyś dzisiaj, to jest moja opinia, ty się nie musisz z nią oczywiście zgadzać. Ja uważam, że dlatego jest taki problem z boksem, bo to, co też powiedziałeś, boks to nie jest projekt na 2 lata. Boks to jest długofalowy projekt. A Andrzej Wasilewski zajmuje się nim, jak dobrze pamiętam, 25 chyba roku. I tylko tacy ludzie, którzy tak wiele poświęcili, bo poświęcił na pewno bardzo dużo i życia, czasu, pieniędzy. Tylko każdy z nas poświęcił wiele czasu i pieniędzy, ale on poświęcił najwięcej. Bo wiesz, że na boksie zarabia się... Zgoda. Nie zarabia się. Na boksie się zarabia... Znaczy ja, były momenty, że zarabiałem na boksie, aczkolwiek więcej to były dokładki, ale były gale, gdzie zarabiały. Więc to nie jest też tak, że się nie zarabia. Ale jest to naprawdę trudny biznes, bardzo trudny. I trzeba jednak docenić, że ktoś taki jest, jak Andrzej Wasilewski, i że jednak jakbyś zrobił bilans wszystkiego, co dokonał, to zrobił dla boksu bardzo, bardzo, bardzo dużo, a uważam, że na przestrzeni lat, i oczywiście tutaj jest wina nas wszystkich, że zrobiliśmy sobie czasem na złość z różnymi sytuacjami. Ty wiesz, ja wiem, że tak było. Andrzej też wie, że tak było. I to wszystko, ta zła energia czasem i takie nasze ego, wszystkich nas, każdego jest gdzieś indziej, wpłynęło również na to i po części my też jesteśmy za to odpowiedzialni, Mateusz, że w boksie nie jest tak dobrze, jak być by mogło, dlatego właśnie, bo to nie jest pomysł na szybki biznes jak freakfighty, bo freakfighty to jest tak, jak ci gala zaskoczy, to w ciągu roku robisz taki brand i sprzedaje się wszystko, bierzesz panią Gosię i masz walkę. No. Uważasz, że ta formuła się wyczerpie w najbliższym czasie, czy ona będzie trwać nieprzerwanie przez następne lata? Freakfightów? Tak. Uważam, że się wyczerpie do pewnego, nie zupełnie. To będzie trochę tak jak z MMA. Ja pamiętam, co się działo po tej mojej walce z Pudzianem, jak MMA po prostu wypierało, jak walec wypierało boks z przestrzeni, internetu przede wszystkim. I robiło się takim z rozrywką dla młodych ludzi, a boks był dla tych starszych. Dzisiaj się to samo dzieje, jeśli porównamy MMA i freak fight. To dzisiaj freak fight, tą taką energią, młodzieńczą energią, no de facto spycha MMA, takie sportowe MMA, na trochę boczne jednak tory. I powiem ci, że ja widziałem to choćby na premierze pana Kleksa. No to chyba też byłem. Byłem, tak. Było wielu mistrzów KSW.
byli też mistrzowie UFC. Mhm. A wydaje mi się, że w pełni pokazana i jakby w takiej krasie okazana mistrzyni to była tylko Joanna Jędrzejczyk. Oczywiście również cesarz, no ale to cesarz to jest cesarz polskich freak fighter, to mówimy o zupełnie innym zjawisku. Ja mówię teraz o tym takim typowo sportowym MMA, tak? Tak. Tylko Joanna Jędrzejczyk przebiła się przez te wszystkie gwiazdy i tylko ona błyszczała wszędzie jakby i bardzo słusznie. Ja cię, Joasia, serdecznie pozdrawiam i życzę samych takich premier. Joasia zawsze błyszczy. Ja mam takie wrażenie, że wszyscy zawodnicy byli skupieni na prawym skrzydle. To chyba po to się tam Maciek zabezpieczył, że gdyby była jakaś zadyma, to jedno machnięcie ręką w prawo. Wszyscy koło siebie, także błyskawicznie by sytuację naprawili. A gdybyś tak miał podać w twoim mniemaniu 5 największych postaci polskich freak fightów, które no, są takimi game changerami, którzy jakby przekonują cię, że są właściwymi ludźmi na właściwym miejscu. Nie każdego musisz lubić, ale 5 topowych freak fighterów. No wielu się ze mną pewnie nie zgodzi. Mariusz, proszę cię, żebyś się na mnie w żaden sposób nie obrażał, bo to nie jest nic pejoratywnego. Uważam, że wielką postacią de facto freak fightów jest również Mariusz Pudzianowski. Mhm. Bo ileś tych walk było freak fightowych i on się przebił do świadomości ludzi bardzo. Idziemy dalej. 5 to dość dużo, mówisz o takich znaczących. Jako freak fighter, ale czasami również jako taki patentowany zjeb, no też się przedarł do opinii takiej publicznej Buxton, no. Mhm. Jakby, no, też gdzieś tą robotę robi. Czasem dobrą, czasem bardzo złą, ale w świadomości ludzi, jakby o to pytasz, bo pytasz o ten cały rezon. Pytasz o rezon. Tak. Ferrari się łapie? Tak. Ferrari, Buxton, Pudzian. No i jeszcze jednego musimy znaleźć. Masz kogoś w klaucie? Jeszcze, bo jeszcze myślimy, bo jeszcze jedno miejsce, tak? Nie, bo czwarty rozumiem, że rezerwujesz dla siebie. No właśnie, o tym mówię. No. Nie czwarte, tylko tak naprawdę idę od końca. Okej. Idę od końca. Nie, pani moja polonistka w liceum zawsze tłumaczyła, że jeżeli właśnie wymieniamy jakąś grupę ludzi, gdzie w nich również w tej grupie jesteśmy, to w dobrym tonie jest wymienić się na końcu, nie na początku. Czyli na razie mamy Buxton, mamy Pudzian, mamy Ferrari, mamy cesarz Fightów. Ale cesarz zaraz. Cesarz na końcu. Zaraz. Na jedynce. I teraz jeszcze na jedynce. I teraz myślę, kto na dwójce. Mhm. Słuchaj, no. Denis Załęcki. Denisa. Jest w świadomości. No dzisiaj ma taki bardzo negatywny odbiór, ale przedarł się do świadomości freak fightowej zdecydowanie. A ty go lubisz? Prywatnie go lubię. Robisz. Bo ja uważam, że... A myślisz, że on coś tak dokłada na tych konferencjach? Nie, tak uważam, jest? Uważam, że jest bardzo emocjonalny i że robi sobie czasami krzywdę, że nie potrafi zapanować nad samym sobą. Nie chodzi mi o to, co tam komuś czy sam odkrzyknie czy coś, tylko że on się gotuje. Hmm. On się gotuje, a jak się gotuje, to już nie ma myślenia. I on sobie robi sam czasami krzywdę, bo to naprawdę... Ja też wiem, jak działa tłum i ta psychologia tłumu. Jak tłum sobie już wybierze tego złego, to już... Czy u ciebie tam nie ma? Wardęgi, Natana w tej piątce? Nie. Oni się nie złapali. Nie, no to oni bardziej na komentery. Okej. Okay. No nie. No to mówimy już o czymś innym. To mówimy teraz o promocji, tak, teraz mówię o kontencie komentery. No to Wardęga, Sylwek jak najbardziej. Ale to mówimy o czymś innym teraz. Dobra, słuchaj, jak ty spoglądasz na te 3 walki, które no, nie zajęły zbyt dużo czasu Sebastianowi Fabijańskiemu? Okiem cesarza, jak to wyglądało? Uważam, że jako aktor, i to całkiem niezły aktor. Bardzo dobry. Mógł się lepiej postarać to zagrać. Powiem ci, mógł lepiej, troszeczkę lepiej mógł to zagrać. A tak jak cię zapytałem o te 5 postaci polskich freak fightów, które są dla ciebie no, najbardziej wpływowe i znaczące, to uważasz, że kto się nigdy nie powinien w tych freakach znaleźć?
nie wiem, kto się nie powinien znaleźć. Ale kogo ty nie akceptujesz w tym świecie? Nie wiem, kto się nie powinien znaleźć, ale wiem, że na pewno nie powinno być miejsca dla tych, którzy mieli cokolwiek wspólnego z Pandora Gate. Mhm. Także to jest pewnego rodzaju wyznacznik. Bo są jednak, wiesz, możemy naprawdę sobie i żartować, i się śmiać, ale przychodzi do czasem do takich sytuacji, gdzie pewne rzeczy są po prostu nieakceptowalne. A uważasz, że z których grup społecznych nastąpi za chwilę jeszcze, powiedziałbym, transfer do świata freak fightów? To pozostanie w sferze byłych sportowców, influencerów, youtuberów, czy też wydaje ci się, że za chwilę tutaj, no nie wiem, będą coraz częściej na przykład trafiać politycy albo byli politycy, no bo w tej chwili masz też koleżankę w klaucie, Mariannę Schreiber, tak? Żonę, ja mam wiele koleżanek. Żonę posła. Ja mam wiele koleżanek. Dziewczyna się wydawała, że chce zamykać te freak fighty, chce zamknąć ten klaut. A zrobiła wielkie otwarcie. A zrobiła swoje otwarcie w tym świecie. A może o to chodziło? Tylko widzisz, czasem ludzie tego nie rozumieją. Że... Ale myślisz, że to było zaplanowane, czy nie? Czy gdzieś... Ja nie twierdzę, że to było zaplanowane i nigdy bym tak nie pomyślał, ale uważam, że ludzie, niektórzy mają intuicję i gdyby przecież nie było tak, że Marianna teraz jest w Cloud MMA, myślę, że ją tak gdzieś ta intuicja pokierowała, że gdzieś podświadomie, ja nie mówię świadomie, ale gdzieś podświadomie mogła czuć, że to jest dosyć krótka droga do przejęcia tej sceny damskiej polskiej freak fight. A ona twoim zdaniem to zrobiła dla lepszej sylwetki, dla sprawdzenia samej siebie, na przekroczenie pewnych barier, czy po prostu zwyczajnie dla kasy? Znaczy, same pieniądze nie mogły mieć tutaj głównego znaczenia. Są pewnie ważne dla każdego, ale nie dla każdego są najważniejsze. W tym przypadku uważam, że nie były najważniejsze. Natomiast dla mnie to, co jest najważniejsze i być może dla niej to dziś, bo pewnie na początku tego jeszcze nie wiedziała, ale dzisiaj sobie zdaję sprawę, że ten sport i uprawianie go powoduje, że tak wyglądasz. Jest shape. Shape. Jest shape. I'm shape. I się po prostu ludziom zdrowym lepiej się żyje. Po prostu lepiej się żyje, masz inny komfort życia, a to nie ma ceny. Tego nie kupisz. Słuchaj, ty, ja tak sobie pomyślałem kiedyś, że ty powinieneś otworzyć jakieś takie, nie wiem, zajęcia dla młodzieży albo w ogóle dla wszystkich ludzi. Jak porażkę przekuć w sukces? Ty jesteś naprawdę tym czempionem, bo jak obejrzałem twoją walkę z Fonfarą, fakt, że go tam trafiłeś potężnie dwa razy i raz chyba nawet Andrzej to bardzo mocno odczuł, ale jakby człowiek tej walki nie oglądał, nie znał wyniku, tylko przeczytałby wszystkie wywiady Marcina Neimana na temat tej walki, to byłby przekonany, że w ogóle, doszło do heroicznego boju, tak? Że w ogóle heroiczny bój to raz, ale dwa, że twoja ręka powędrowała w górę. A przynajmniej dwa do remisu, no. No tak, tak. Nie, aż tak to nie. Aż tak to nie. Uważam, że... I właśnie widzisz, być może tu jest cały ten szkopuł. Że moje walki są nieoczywiste. Gdybyś na tej gali nie był, przeczytałbyś, to byś powiedział, no tak w sumie to tak jak miało być, tak było. Ale gdy zobaczyłeś walkę, wjazd cesarza i łup, i od razu na dzień dobry, pierwszy cep od razu na głowie Andrzeja. Sierp ładnie wszedł. Tak, więc to już było nieoczywiste. I właśnie takie rzeczy nieoczywiste powodują chyba to, że ludzie chcą to oglądać, bo nigdy nikt do końca nie wie, kto pojedzie do szpitala karetką, a kto wrócił w własnych nogach do pokoju hotelowego. I kiedyś ty to mówiłeś już kilka razy, ja się pod tym podpisuję. Jak już nie ma wielkiego sportu, to muszą być emocje. Najważniejsze. Ta emocja buduje to, co się dzieje. Poza tym są ludzie, którzy wzbudzają emocje. Jak Artur Szpilka. Nieważne, z kim walczy, nieważne co. On zawsze będzie polaryzował. Mhm. A są ludzie z całym szacunkiem, bo bardzo chłopaka lubię, Paweł Kłodzi, który jakoś nie przyciąga tłumu. Nie złapało. No i to jest właśnie ta różnica, no. Ty zapowiadałeś, że jak wygrasz z Fonfarą, to możesz się mierzyć z Adamkiem. Rozumiem, że teraz ta walka jest nieaktualna, skoro... Muszę się odbudować.
musisz się odbudować. A jak ty patrzysz na, ten, na to starcie z Rakiem? Tomka z Khalidowym? Uważam, że świetne biznesowe wasze posunięcie. Doskonałe. Na dzisiaj chyba jedna z największych walk, jakie się mogą w Polsce rozegrać. Żadna sportowa walka nie przysporzy takich emocji, jak walka Adamka z Mamedem, pomimo tego, że Adamek jest już dziadkiem, a Mamed swój prime też ma już jakiś czas za sobą. I tak będzie to walka, która będzie wszystkich elektryzowała i gratuluję wam, bo biznesowo... A faworytem jest, twoim zdaniem? Uważam, że stawianie w roli wielkiego faworyta i dużego Adamka i dużego underdoga Mameda jest błędem. No, kibice głosowali u nas w programie 57-43 dla Mameda. Ja aż tak może bym daleko nie poszedł. Ja bym dał 55-45 na Adamka, ale to naprawdę nie to jest prawie równo. Tak, remis ze wskazaniem, tak bym jeśli chodzi o moje typy. Ale to tylko dlatego, bo są duże rękawice. A jak ty w ogóle spoglądasz na to, że dzisiaj... Bo w małych rękawicach byłby dla mnie faworytem Mamed. Okej, okay, a jak dzisiaj patrzysz na to, że nie wiem, walczy w Federacji Fame Maciek Sulęcki, były zawodnik KSW Norman Park, podpisuje Tomek Adamek. Wydawało się, że dogadany jest Włodarczyk, który najpierw ogłosił, potem się z tego pomysłu wycofał. Uważasz, że to będzie taka coraz częstsza tendencja? Tak, ponieważ no, ta formuła tych youtuberów... No iluż tych youtuberów jest, no takich, co coś znaczyli, no. I tak połowę teraz, chyba tam pozamykają pewno z tym Pandora Gate. Myślisz? No może nie połowę, no to też tak trochę powiedziałem, to tak no, przerysowałem to, ale, no, ale jest iluś już, którzy już wiadomo, że nie powinni mieć wstępu już do tego świata. No ale chyba konsekwentnie wydaje mi się, że akurat tutaj to nie można mieć zarzutu, bo organizacje czyszczą swoje szeregi i dobrze, z tych zawodników. I dobrze, i bardzo dobrze. W każdym bądź razie... Jakie było pytanie? No pytanie było, czy coraz częstsza będzie ta tendencja jednak. A, będzie częstsza, bo skądś trzeba ten narybek brać. I dobrze mówię, narybek, bo ci sportowcy przychodząc do Freak Fightów wcale nie, uważam, nie są już na dzień dobry wielkimi postaciami, tylko dopiero się muszą stać, bo gwarantuję ci, że... Nie jest to trochę tak, że te federacje szukają jakby potwierdzenia własnej wiarygodności przez obecność tych sportowców z dużymi nazwiskami? No ale to przecież moja obecność na piątej gali w Fame Match była czymś takim. Przecież to ja jako chyba pierwszy sportowiec zawitałem do tego świata i to właśnie na tym polegało, żeby pokazać, zobaczcie, idziemy do góry, teraz u nas najmam walczy. To na tym to teraz polega, natomiast trzeba brać nazwiska coraz wyżej. No wiadomo, że Adamek jest nade mną. No to jest... obiektywnie czyli cesarz się odbudowuje. Znaczy, i... Znaczy we Freak Fightach to tam podjazdu do cesarza za dużego nie ma, ale ja mówię sportowo. Ale sportowo cesarz się odbuduje i może walczyć, tak? No to w ogóle bez dwóch zdań. Słuchaj, a jeszcze tak... Tylko ja mówię MMA. A nie, no. Ja się nie będę wygłupiał, bo ja przecież w boksie nie mam żadnych szans. Jeszcze bez lewej ręki, nie, no w ogóle nie ma o czym mówić. Tylko MMA. No to chyba... Obalenie, ziemia. To chyba do tej walki nie dojdzie. Ale zobacz, fanfara, co by kurde nie powiedzieć, przyjął MMA. No przyjął. Przyjął i też nie wiedział, co tam się będzie działo. No. On dużo zaryzykował. A patrz, jak niewiele brakło. Ta pięść dociśnięta przy tym drugim sierpie i mamy kurde sensację na cały świat. Mhm. Słuchaj, bo ty masz w tej chwili jakby cały czas rozwojową karierę zawodniczą, natomiast rozumiem, że na ten moment zakończyłeś karierę promotorską, bo byłeś przez dłuższy czas właścicielem projektu MMA VIP. Nie wiem, czy ty to zamknąłeś, czy to dałeś? Nie. To znaczy, ja byłem prezesem, małżonka była udziałowcem, niewiększościowym. To się zmieniało na przestrzeni tych gal, bo gale były cztery. Nie chcesz już być promotorem? Znaczy, ja w ogóle już nie chcę być promotorem. A co do samego MMA VIP, to dwa słowa, no wypadałoby, żebym jednak podsumował ten projekt, bo ja ten projekt stworzyłem. Natomiast no, w tej ostatniej gali, i też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że ja się gdzieś tutaj tłumaczę, bo ja jestem frontowcem, ja nigdy z pola walki nie schodzę i nikogo nie zostawiam jakby, wiesz, na odstrzał. To nie o to chodzi, bo
Chodzi mi o to, że pomimo tego, że to nie ja byłem pomysłodawcem Andrzeja Zielińskiego, Słowika w MMA VIP, pomimo tego, że poznałem go 15 minut przed konferencją, to całe to uderzenie i hejt przyjąłem na siebie. To nie był mój pomysł. To był pomysł wspólników, którzy mieli większościowe udziały. Natomiast po tej gali musieliśmy się jakby rozstać, bo ja nie widziałem jakby też możliwości, żeby to w taki sposób dalej kontynuować. Ktoś miał inną wizję, ja byłem w mniejszości, miałem inną wizję. Ktoś wykupił udziały. A ten projekt będzie kontynuowany? Wiem, że chłopaki działają. Wiem, że chłopaki działają. Słuchaj, na koniec cię zapytam jeszcze o temat gorący, świeży, Zbigniew Boniek, bo tam czasami lubicie sobie wymienić trochę uwag na Twitterze. Zbyszek to zawsze robi z przymrużeniem oka. Myślę, że z dużą sympatią też w stosunku do twojej osoby, chociaż czasami bywa uszczypliwy. Miała być walka, nie będzie walki. Miał być tor żużlowy, chyba tego toru żużlowego nie będzie, ale będzie. Ale szykujesz coś grubego. Będzie rywalizacja, bo musimy sobie w końcu w neutralnej płaszczyźnie odpowiedzieć, kto jest cesarzem, a kto jest arcycesarzem. Ja wtedy, proszę państwa, zadam takie pytanie. A kto jest imperatorem? Najman czy Boniek? Boniek czy Najman? Musimy sobie w końcu odpowiedzieć na pytanie, kto jest w tym wszystkim cesarzem, kto imperatorem, a kto jest być może jednym i drugim w jednej osobie. I ta rywalizacja między mną a Zbigniewem Bońkiem odbędzie się na pewno. Już za dużo rzeczy zostało powiedzianych, za dużo uszczypliwości zostało wymienionych. Zbyszek podniósł rękawice? Tak, znaczy ja ci powiem więcej. Bonito mnie do tej walki wyzwał. Bonito. Okej. Okay. No i na jakich zasadach odbędzie się ten pojedynek? Wszystko wskazuje na to, że to będzie rywalizacja speedrowerowa, czyli żużel na rowerach na tym mniejszym torze, ale nie w dwóch, tylko w czterech. Jeszcze dwóch potrzebujemy do składu, ale też nie takich nieoczywistych i nieprzypadkowych. I będzie rozegrany turniej, cztery wyścigi. A to świat sportu, czy bardziej friki? Ktoś, kto chce poczuć się albo zrywalizować z kimś, kto się czuje imperatorem albo cesarzem, tego typu, tu nie chodzi tak naprawdę o to, co ktoś robi. Czy nie masz jeszcze o to, pełnego kto składu? Kim czuje. Okej, ale nie masz pełnego składu jeszcze. Nie, ale to nie dlatego, że nie mam, bo ja bym ten skład mógł mieć w dwie minuty. Okay. Natomiast chodzi o to, że my chcemy dobrać tak ten skład, żeby to naprawdę miało ręce i nogi, żeby to naprawdę była ciekawa rywalizacja. To będą cztery wyścigi. Każdy z innego pola jedzie w innym wyścigu. No i musimy w końcu sobie odpowiedzieć na pytanie. I kanał to sportowy transmituje. Jak najbardziej. Słuchaj, a powiedz mi, czas, miejsce tej imprezy, kiedy to się może wydarzyć? Wyślemy niebawem swoich sekundantów, którzy ustalą wyniki tej rywalizacji do siebie i zespół roboczy będzie nad wszystkimi szczegółami czuwał, nad tym, żeby rowery były takie same, żeby nikt nikomu nie odkręcał hamulców, chociaż przy tych rowerach chyba nawet nie ma hamulców. Jaki to będzie dystans? Cztery okrążenia, jak na żużlu. Okej. Okay. I będą normalne bandy, także wiesz, tam normalnie mogą się kości łamać, grzechotać. Tam się może wydarzyć wszystko, nie? Okej, bo ja powiem szczerze, że zaraziłem się troszeczkę tym pomysłem ze względu na osobę sędziego i jednak cel tej imprezy, bo to nie będzie do końca impreza komercyjna, prawda? Nie, ale wiesz co, Mati, ja myślę, że ten... w pewnym sensie będzie to impreza komercyjna, bo... Czy ty chcesz powiedzieć? Nie chcę dzisiaj powiedzieć. Ja i Zbyszek będziemy wiedzieli, co z ewentualną kasą z takiego przedsięwzięcia zrobić. Powiem ci tylko tak, my już wiemy, co chcemy z tym zrobić, ale to pozostanie chyba już naszą tajemnicą. Okej, okay, czyli... Pójdziemy na wódę. Ostatnio to jest chleb powszedni w polskim futbolu, myślę, także... Nie, żartuję, absolutnie nie. Mamy dużo, dużo lepsze pomysły. Jak wydać to? Czyli rozumiem, że niedługo oświadczenie, ogłoszenie, miejsce, data, cel, Cel niekoniecznie będzie w ogóle. Znaczy nie, cel chyba nie, bo to... Nie? Nie, tutaj chodzi o rozstrzygnięcie, kto jest numerem one.
A ty jeździsz na rowerze, bo wiesz, że Zbyszek jest dobry we wszystkich sportach. No. Mati, czy jeździsz dobrze na rowerze? No, czy dobrze jeździsz? Myślę, że wszystko się okaże w praniu. Natomiast będę... będę miał przygotowaną taką koszulkę koniec wyścigu, nie dla siebie. Okej. Okay. No dobra, Marcin, słuchaj, no to dziękuję, że do nas dzisiaj wpadłeś na to przesłuchanie. Pogadaliśmy troszeczkę o bieżączce. Pewnie nie o wszystkim zdążyliśmy. Nie zrób tam plamy w tej walce rewanżowej. Zrobię. Z tego mojego rywala. Mokra plama będzie. Pewne? Tak. Pewne info? To w ogóle nie ma o czym gadać, no. Domy na Neymana. Okej, okay, dobra, słuchajcie, człowiek tak mówi z brylantowo-złotym pistoletem na szyi w koszulce Denver, jak powiedział, jedyny, który przeżył. Słynną strzelaninę z Tupakiem. Także bardzo serdecznie ci dzisiaj dziękuję za obecność u nas. To było, proszę państwa, kolejne wydanie przesłuchania. Dzisiaj gościem był cesarz polskich freakfightów, człowiek, który tak naprawdę nie wie, kiedy skończy swoją przygodę z ringiem, czy też z klatką, Marcin Neyman. Oglądajcie następne przesłuchanie w kanale sportowym.